domu zastaliśmy tylko Czemodurowa, który nie ucieszył się zbytnio na widok Mazurina. Podczas gdy zabawiałam Czemodurowa inteligentną rozmową w pokoju, przez co odwracałam jego uwagę od Mazurina, ten ostatni zarepetował w kuchni pistolet i jednym strzałem w prawą skroń położył Czemodurowa trupem na miejscu. To było dla mnie dużym zdziwieniem, gdyż rzekomo chciał go tylko ranić. Bardziej jeszcze zdziwiłam się, gdy kazał mi zbadać, czy na pewno Czemodurow nie żyje i czekał na moją odpowiedź z palcem na cynglu, gotów jeszcze poprawić. Ponieważ mieliśmy jeszcze przeprowadzić rewizję, a lada chwila miała przyjść służąca, postanowiliśmy nie wychodzić z mieszkania i czekać na przybycie gestapo. Michał Wójcik trafił na historię Wandy Cronenberg, czytając zapiski z Powstania Warszawskiego. Jego uwagę przykuło zdanie: przelazła przez barykadę, szła z pejczem w dłoni. Trzeba przyznać, że to dosyć nietypowy obrazek, jak na sierpień 1944 roku. Historia, którą opisał Michał, jest naprawdę niesamowita i zupełnie nieznana i czyta się ją jak najlepszą opowieść szpiegowską. Dlatego bardzo serdecznie Wam ją polecam. Karolina Gorczyca.